Na targach u Państwa na stoisku wiele się dzieje. Proszę powiedzieć, co to za wydarzenie? Podczas 3 dni targowych przygotowaliśmy szereg prezentacji. Odbywają się u nas zarówno prezentacje z zakresu zastosowania produktów Monet, czyli do kawiarni, do barów, komponowanie różnego rodzaju napojów, koktajli, wykorzystanie z kawą, sezonowych, jak również tych trendów. Pokazy cukiernicze, przygotowaliśmy na każdy dzień inny pokaz. Pokazy z produkcji lodów rzemieślniczych, jak również prezentacja ekspresów do kawy. Praktycznie cały czas non-stop od godziny 11 do godziny 17 cały czas coś się u nas na stoisku dzieje. A proszę powiedzieć, czym zajmuje się sama firma? Co dystrybuujecie? Jesteśmy firmą kompleksową. Mówimy, że jesteśmy partnerem 360 stopni dla cukiernictwa i dla lodziarstwa, ponieważ naszym klientom zapewniamy wszystko od samego początku do końca, czyli od podstaw takich jak są produkty, surowce, poprzez wszelkiego rodzaju akcesoria, narzędzia. Zapewniamy szkolenia. W siedzibie naszej firmy znajduje się Warsaw Academy of Pastry Arts, w której prowadzimy profesjonalne szkolenia właśnie cukiernicze, jak również mamy sklep internetowy cukieteria.pl, właśnie z całym asortymentem, który proponujemy dla naszych klientów, zarówno profesjonalnych, jak i tych pasjonatów cukierniczych. Oprócz prezentacji, co możemy jeszcze na Waszym stoisku zobaczyć podczas targów? Możemy oczywiście obejrzeć ekspresy do kawy, które są za mną. Możemy zapoznać się z całą ofertą właśnie firmy Monet, syropy, pire, różnego rodzaju dodatki. Przede wszystkim możecie Państwo skosztować lody, które tutaj na bieżąco przygotowujemy i robimy, które będziemy również właśnie prezentować i opowiadać o nich podczas prezentacji warsztatów właśnie produkcji lodów rzemieślniczych. No i przede wszystkim można się spotkać na miejscu z naszymi technologami, przedstawicielami, nawiązać te cenne biznesowe kontakty, ponieważ wystawiamy się razem z naszymi partnerami, firmą MK Komi, firmą UN, firmą Monet, firmą, gdzie prezentujemy właśnie tutaj te wszystkie produkty. Można nawiązać te relacje i zbudować, wejść w biznes lodziarski, czy też cukierniczy, czy kawiarniczy, praktycznie mając w pigułce wszystko, ponieważ zapewniamy, staramy się tym klientem zaopiekować od samego początku do końca, tak jak właśnie powiedziałam.